Lato w pełni. Synoptycy wciąż ostrzegają przed kolejnymi falami upałów. Spragnieni ochłody chcieliby zanurzyć się w wodzie. Tymczasem kąpielisko nad największym olsztyńskim akwenem nadal zamknięte z powodu zakwitu sinic. Są jednak fontanny miejskie. Czy w nich znajdziemy chwilę wytchnienia? Absolutnie nie. Fontanny nie są to miejsca dedykowane do kąpieli. Pełnią one funkcję, że tak powiem, uatrakcyjniania miast, miejscowości, starówek często, ale nie są to miejsca do kąpieli, ponieważ woda doprowadzana do tego typu obiektów małej architektury nie jest w żaden sposób nadzorowana. Nie jest badana zarówno przez inspekcję sanitarną, ani przez właściciela tego typu obiektów. Taką kąpiel możemy przypłacić dolegliwościami zdrowotnymi. Nie są to zbiorniki zabezpieczone przed dostępem zwierząt i osób postronnych. Zwierzęta często załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w fontannach, także możemy spodziewać się w wodzie z takich fontan bakterii, które bytują na co dzień w przewodzie pokarmowym zwierząt, ptaków. Jak również można się spodziewać, że do takiej fontanny została wlana jakaś substancja chemiczna przez przypadek lub też celowo. Jeśli dojdzie do dostania się takiej wody do układu pokarmowego, narażamy się na zakażenie groźnymi dla zdrowia bakteriami, np. Escherichia coli, enterokokami czy salmonellą. Jeżeli jest to woda stojąca, stagnująca, bo mamy różnego typu fontanny, może tam dojść do rozwoju różnego rodzaju glonów, również sinicy, tak? Jeżeli jest to woda stagnująca i woda, która spełnia warunki do rozwoju tego typu organizmów, obecność bakterii może również stwarzać zagrożenie dla naszych spojówek, gałki oczne są zagrożone, jak również wystąpienia dermatos na powierzchni skóry. To nie koniec złych informacji. Kąpiel w fontannie jest niezgodna z prawem. Zgodnie z artykułem 55 Kodeksu Wykroczeń, kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.